Apel młodych wrócił po kilku latach przerwy. Poprzedni odbył się jeszcze przed pandemią w 2019 roku. Nie zmieniło się jedno. Ponownie plac Korackiego wypełnił się młodzieżą z całej diecezji radomskiej. Najliczniejsze grupy przybyły z Chybic, Stąporkowa i Szydłowca. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po 3 latach, które były przerwą w apelu młodych, możemy dzisiaj, właśnie tu w centrum miasta, na ulicy Żeromskiego, świętować 10. edycję apelu młodych. Na ten moment już mamy zgłoszonych ponad 1000 młodych osób. To jest wielka radość i wielki sukces naszych duszpasterzy w poszczególnych parafiach. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Tegorocznym hasłem było Come Alive, czyli ożyw się. To jest piękne hasło po pandemicznej przerwie. Młody człowiek pokazał, że potrafi się ożywić i jest tutaj w centrum naszego miasta, żeby pokazać tym niedowiarkom, że Kościół Radomski jest żywy. Dlatego bardzo dziękujemy każdemu z osobna, że jest tutaj i razem możemy przeżywać to wielkie święto Młodego Kościoła Radomskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in. siostra Karina Pawłowska, Michalitka i uczestniczka programu Welon, Fura i Brawura, zespół Gospel Radom, ksiądz Sebastian Kosecki, duszpasterz młodzieży w archidiecezji częstochowskiej i znany tiktoker oraz ksiądz Jakub Bartczak, raper i autor tekstów. Apel młodych zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził biskup Marek Solarczyk. O oprawę muzyczną zadbała Olga Nawara z zespołem.